Remont kaplicy pod wezwaniem świętej Gertrudy w Trzebiatowie. Kaplica świętej Gertrudy w Trzebiatowie została wybudowana w XV wieku na obrzeżach Trzebiatowa i przez wieki kilka razy zmieniała swoje przeznaczenie. Pełniła m.in. funkcję kaplicy cmentarnej i kościoła rzymskokatolickiego. Od 1957 roku służy wiernym, którzy tuż po wojnie trafili na Pomorze Zachodnie w wyniku akcji Wisła. Do 1998 roku kaplica była filią parafii kołobrzeskiej. Dopiero wraz z przybyciem księdza Bohdana Feciucha utworzono w Trzebiatowie samodzielną parafię grecko-katolicką. No to jak wszedłem tutaj, to wygląd był straszny naprawdę, nie? Także praktycznie od 1999 roku ja systematycznie te remonty przeprowadzałem tutaj. Było pomalowane za mnie, były te witraże porobione, wszystkie nowe witraże, bo tutaj nie było. Tych Piotra i Pawła też nie było. Potem ten chór zrobiłem. Drobne naprawy jednak nie wystarczyły. W 2010 roku zaczęły się pojawiać pęknięcia ścian konstrukcyjnych kaplicy. Kiedy więc pojawiła się możliwość dofinansowania remontu ze środków unijnych, proboszcz zwrócił się o pomoc w przygotowaniu projektu do burmistrza Trzebiatowa Józefa Domańskiego. Ksiądz proboszcz przyszedł do mnie któregoś dnia i mówi: panie burmistrzu, jest taki projekt, żebyśmy po prostu wystartowali do tego projektu. Oczywiście mówię, proszę bardzo. Przydzieliłem tam pracownicę, która się zajmowała tym tematem. Wniosek o dofinansowanie remontu kaplicy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego parafia złożyła w 2017 roku. I udało się, ale to dzięki urzędowi. Nie? Remont trwał niemal cały następny rok. Wartość prac wyniosła prawie 1,4 miliona złotych. Wkład własny zapewniły wspólnota i miasto. Tak, ten obiekt służy po pierwsze jako kościółek, my tak to nazywamy potocznie tutaj, kościółek dla wyznania grekokatolickiego. Służy to jako zabytek dla mieszkańców, dla turystów, którzy odwiedzają gminę Trzebiatów. Odnowiona kaplica jest ujęta w programie zwiedzania miasta z przewodnikiem w każdą niedzielę w sezonie turystycznym od czerwca do września. Turyści indywidualni mogą ją zwiedzać codziennie po mszy świętej oraz w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu.